ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean... Gentlemen, ostatni dzisiaj śmiałek, Łukasz! Przecież to Przemek jest na nie Łukasz, na mnie szaro. Ale no, przerwa była, przerwa, finał był w maju, trochę, że wiecie jak to, wiecie jak jest. Także Przemku, że tak się do ciebie zwrócę. Co z tym pipirem? Naprawdę to tak ciężko jest zrobić? Takiego pipira? Czy nie lubisz po prostu wyjątkowo, czy ci nie wychodzi, jak to jest? Czy wychodzi? Ocenią obecni? Nie lubię, po prostu nie lubię. A to tylko musi być czarne jak smoła, żeby było fajne naprawdę i wędzone, dymione takie? Dokładnie takie są najlepsze. A tradycyjny staropolski harnasz? Pozostawię to bez komentarza. Słabo, dobrze. Standardowe pytanie, bo wszystkich o to pytałem, to zapytam i ciebie. Jak swoje szanse widzisz w tym czwórmeczu? Czterech śmiałków i tylko dwóch awansuje. Dwóch niestety dzisiaj uważa to jedno piwko i koniec. I spotkamy się, mam nadzieję, w kolejnej edycji. Nie mów, że 25%, bo wtedy się lekko zdenerwuję. Dobra, to żeby nie robić tutaj powiedzmy... Nie mi, to mi. Niech będzie 30%, dobra? Że będzie okej. Okay. Wybrał tak stosą, nie? Wiesz co, wszystko to jest winą tego gościa, który stoi tutaj za nami, czyli Przemka. Ja myślę, że przy następnym losowaniu albo ktoś inny losuje, albo po prostu obcinamy mu ręce. Dobra, wybijmy mu ręce, bo wtedy nie będzie mu puszczać muzyki. Nosem słabo będzie włączał. Dobra, ladies and gentlemen, zawodnik numer 4, wyzróbcie jeszcze raz po ostatni dzisiaj nasz wielki pałac, Przemek, Perfony, Browar Domowy.
holiday ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward.